Debata cyfrowe drogowskazy. Tym razem moimi gośćmi będą osoby, które porozmawiają ze mną na temat roli nauczyciela. To będą nauczyciele, ale też eksperci trochę ze świata technologii, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem o tym, jak budować pomost między nauczycielem a dzieckiem, które spędza czas w sieci. Zapraszam Michalinę Ignaciuk, pedagog, diagnostę i terapeutę w poradni psychologiczno-pedagogicznej, finalistkę konkursu Nauczyciel Jutra 2021. Dzień dobry. Dzień dobry. Zytę Czechowską, nauczycielkę roku 2019, dyrektorkę niepublicznego ośrodka doskonalenia nauczycieli, pedagoga specjalnego, członkini grupy Super Belwszy i współautorkę książki Jak nie zgubić dziecka w sieci. Cześć. Cześć. Magdę Olborską, menadżerkę do spraw społecznej odpowiedzialności biznesu Samsung Electronics Polska. Cześć. Dzień dobry. A ekspertem w tej części, który będzie przysłuchiwał się całej naszej rozmowie, a na końcu ją podsumuje i podzieli się swoim doświadczeniem, będzie Radosław Potrac. Pedagog specjalny, nauczyciel historii, wychowania do życia w rodzinie, no i nauczyciel roku 2023. Dzień dobry. Servus. Co w tym internecie czasem robisz? Czasem gram. Z dziadkiem też często oglądam samochody. Czasami się uczę, czasami sobie gram też i coś oglądam. Lubię bardziej grać w taką grę, w której są różne domki i można je budować. Lubię słuchać muzyki, lubię grać. Można grać z przyjaciółmi, na przykład w Robloxa. Minecrafta. Gram autka i się ścigam. Gram w takiego kotka, którym trzeba się opiekować. Czegoś najciekawszego dowiedziałeś z internetu? Dowiedziałem się sporo z angielskiego. Ściągnąłem taką grę, która jest o matematyce, o mnożeniu i o dodawaniu. Dowiedzieć się można, że na przykład piszesz o jakiejś rzeczy, o której jeszcze nie wiedziałeś, no i wtedy możesz się pokazać. No, moich przodków trochę tam wyszukiwałem. Czego najciekawszego się dowiedziałaś z internetu? Że nie można kartki złożyć więcej niż 7 razy. Czegoś się tam dowiedziałem, ale już zapomniałem. W szkole macie zajęcia z użyciem komputerów? Mhm. Uczymy się obsługiwać na komputera. Uczymy się na przykład pisać. A chciałabyś, żeby w szkole można było korzystać ze smartfona na przykład lub tabletu na lekcji? Nie. No bo niektóre zajęcia są fajne i wtedy nie chciałabym, żeby na przykład byśmy grali. Bo by rozpraszało inne dzieci. Jak nie jesteś w liceum, to nie możesz używać elektroniki, a chyba, że jakichś zegarków typu opaska, a telefonów możemy korzystać tylko wtedy, kiedy nauczyciel nam pozwoli. A chciałabyś, żeby można było korzystać w czasie lekcji z telefonu lub tabletu? Tak. A dlaczego? Bo można by było wyszukać w Google, jak czegoś się nie wie. Mówię nauczyciel. Myślę edukacja, uczenie się. Jestem miłośnikiem technologii, dlatego tę serię pytań zacznę od pytania do Magdy. Technologia od lat pozwala nam uczyć się skuteczniej. Na co powinniśmy zwrócić dziś szczególną uwagę, myśląc o roli technologii w edukacji? Technologia wspiera edukację, ale na jakich zasadach? Odpowiedź jest taka, na takich, na jakie sobie ustalimy sami. Niewątpliwie technologia wyrównuje szanse, chociaż można wskazać wiele osób, które zdobyły wykształcenie bez technologii, bez dostępu do internetu. Niemniej ich droga była dłuższa i cięższa, więc tym samym można powiedzieć, że łączność nie tyle, że wyrównuje szanse, ale niweluje przepaść edukacyjną między państwami, między społecznościami, które ten dostęp do technologii mają łatwiejszy. Z mojego punktu widzenia, jako przedstawicielki firmy technologicznej, technologia nie jest celem edukacji, ale jest jej uzupełnieniem, jest narzędziem. I uważam, że w edukacji powinno się przede wszystkim stawiać na
więzi międzyludzkie. Myślę, że tutaj ze sporą pomocą mogą wyjść firmy technologiczne, które powinny oferować nie tylko same urządzenia, na przykład wyposażenia pracowni informatycznej, bądź też wyposażenia plecaków uczniów i uczennic, ale dodatkowo powinni oferować ofertę, która będzie obudową do wykorzystania nowych technologii, czyli pokazywać, jak przeprowadzić lekcje według określonego procesu, dzieląc zespół, przydzielając mu zadania, pozyskując dane, informacje, analizując je, przygotowując się do prezentacji i pokazując ten projekt, jak zadziałał w rzeczywistości, jak był przetestowany. My mamy to szczęście jako firma technologiczna, że przywiązujemy bardzo dużą wagę właśnie do edukacji w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Są badania, które wskazują, że 14% firm technologicznych w ogóle nie prowadzi działań na rzecz włączenia cyfrowego. Z punktu widzenia firm technologicznych to jest duże pole do popisu i jesteśmy odpowiedzialni za dokonanie takiej transformacji i też budowanie lojalności naszego przyszłego klienta właśnie poprzez dostarczenie wskazówek, informacji, scenariuszy, które nauczyciele będą mogli właśnie wykorzystać w procesie edukacji. Była mowa przed chwilą o tym, jak firmy technologiczne powinny brać na siebie odpowiedzialność za tą edukację i ten cyfrowy dobrostan użytkowników. Zyto, a czy szkoła jako instytucja, w której młodzi ludzie spędzają dużo czasu, ma wpływ albo powinna mieć wpływ na ich cyfrowy dobrostan? Jaki to jest wpływ i jak może się przejawiać? Myślę, że oczywiście, że tak. W każdym aspekcie szkoła ma wpływ na wychowanie, na uspołecznianie naszych uczniów i oczywiście w obszarze nowych technologii dokładnie tak samo się dzieje. Musimy pamiętać o tym, że my jako nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, specjaliści mamy tutaj do odegrania dużą rolę w kontekście wyposażenia naszych uczniów w umiejętność wykorzystania konkretnych narzędzi, zastosowania aplikacji, programów czy też platform w procesie uczenia się, ale nie tylko, bo przecież i w rozwijaniu swoich umiejętności i zainteresowań. My też jako nauczyciele musimy myśleć o tym, aby nasze lekcje też przebiegały w trochę inny sposób niż dotąd. Zatem te nowe technologie stanowią pewien element naszej codzienności, naszego procesu edukacyjnego. Stąd też zmiana metodyki pracy, stąd też zmiana narzędzi i w związku z tym, wykorzystując konkretne aplikacje, programy czy też platformy, będziemy oddziaływali w taki czy inny sposób na to, jak ci nasi uczniowie będą się uczyli, w jaki sposób będą aktywni na lekcji, w jaki sposób będą eksplorować internet, zasoby sieci, ale też w jaki sposób będą czuli się bezpiecznie, bo o bezpieczeństwie w sieci też jako nauczyciele nie możemy zapominać. I to każdy nauczyciel, bez względu na to, czy uczy informatyki, matematyki, czy jest wychowawcą, ten temat, ten aspekt bardzo ważny w kontekście wykorzystania nowych technologii musi wdrażać. Nie zapominajmy też o tym, że my nauczyciele musimy wyposażyć naszych uczniów również w umiejętności związane z higieną cyfrową, z tym, aby dbali o swój dobrostan, aby też zachowywali balans między życiem offline a życiem online, a tym życiem realnym. No i szkoła ma tutaj bardzo dużo do zrobienia. Wiemy też, że już od w zasadzie podstawy programowej w przedszkolu ten aspekt wykorzystania nowych technologii, kodowania, programowania, wprowadzania do cyfrowego świata się przejawia i to jest bardzo mądre, dlatego że uważam, że zarówno o bezpieczeństwie, o higienie cyfrowej, jak i o efektywnym wykorzystaniu nowych technologii należy mówić już od najmłodszych lat. I tak jak wyposażamy nasze dzieci w umiejętności wykorzystania sprzętu kuchennego, elektronicznego w domu, dokładnie tak samo my nauczyciele, oczywiście w porozumieniu z rodzicami, musimy wyposażyć nasze dzieci, uczniów w umiejętność wykorzystywania zasobów sieci i tych narzędzi, które stanowią już nieodłączny element ich codziennego życia. Nauczyciel powinien wiedzieć, jak poprowadzić ucznia z wykorzystaniem technologii. Powinien wiedzieć, jak można zastosować ją mądrze i dobrze do celów edukacyjnych. Michalino, a jakie kompetencje powinien mieć nauczyciel, by być kompasem podczas podróżowania przez uczniów? Użyję takiego romantycznego sformułowania, po cyfrowym oceanie. Gdzie i jak powinien się tego uczyć, o tym, o czym mówiła Zyta? Kompetencje nauczycieli. Wiesz co, ja sobie pozwolę zostać przy tej metaforze oceanu, bo ja myślę sobie, że ona jest fantastyczna. Ocean
jest symbolem takiej ogromnej przestrzeni internetu. I ocean ma to do siebie, że my do końca nie wiemy, co tam się znajduje. I ja ten ocean widzę tak. Z jednej strony są tam bezpieczne wyspy. To są wyspy wiedzy, wyspy możliwości, wyspy takie, na których rozwijamy zainteresowania, o których mówiła Zyta. Ale poza tymi wyspami wiedzy są też takie statki pirackie. I te statki pirackie krążą gdzieś tam dookoła tej przestrzeni oceanu. Nauczyciel w tej metaforze to kapitan statku. Kapitan ten, czyli nauczyciel, nie dostaje statku na dzień dobry. On dostaje taką tratwę i wyobraźcie sobie teraz taką tratwę z ostatniej sceny Titanica. Ja tak widzę początkującego nauczyciela i w ogóle jego pierwsze możliwości i kompetencje cyfrowe. I to jest okej, bo na tej tratwie on ma ze sobą najcudowniejszą załogę na świecie, czyli uczniów. I on tą tratwę będzie budował i przebudowywał, aż powstanie piękny, cudowny, miejmy nadzieję, niezatapialny statek. Trzy aspekty, na które chciałabym zwrócić uwagę. W co powinien być wyposażony taki kapitan? Pierwsza rzecz to pewnego rodzaju świadomość i rozumienie tego, że nie ma czegoś takiego jak świat wirtualny i realny. To jest jeden i ten sam świat, świat cyfrowy. Dlaczego to jest ważne? Uważam, że to jest bardzo ważne, dlatego że to, co się dzieje w tym świecie wirtualnym, emocje, które dziecko doświadcza, przeżycia, wstydu, złości, zażenowania, ale też radości i ekscytacji, są tak samo ważne jak te, których doświadcza w świecie realnym. A wiemy przecież, że i to z wyników badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, tylko 13% uczniów przyjdzie do specjalisty, kiedy doświadczy przemocy. Chciałabym, aby to było znacznie więcej, więc nie bagatelizujmy tych światów, tego dualizmu. Druga rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to krytyczne myślenie. Krytyczne myślenie po to, żeby nauczyć się i zrozumieć, że język kształtuje naszą rzeczywistość. To, czego się dowiadujemy, wpływa na to, jak interpretujemy pewną wiedzę, pewną zastaną rzeczywistość i to kształtuje, kim jesteśmy. Więc to jest, myślę, bardzo ważne. I trzeci aspekt, o którym już co prawda była mowa we wcześniejszym panelu, ale to w kontekście nauczycieli. Nie traktujmy nowych technologii jako nagroda. Dlaczego? Dlatego, że no, tak jak już było powiedziane, to daje nam taki mechanizm oczekiwania na to. A jak możemy traktować? Ja myślę sobie, że możemy go traktować funkcjonalnie. Czyli mam lekcję biologii i potrzebuję dowiedzieć się, jak funkcjonuje mózg, jaka jest budowa anatomiczna mózgu. I ja teraz mam do wyboru podręcznik, wirtualną rzeczywistość, Google VR, albo filmik na YouTubie. Nie? I ja teraz się zastanawiam, która metoda jest najlepsza. Być może wirtualna rzeczywistość wygra w tym przypadku, a być może na innym zadaniu, na przykład lekcji historii, chcę o czymś poczytać i to też będzie w porządku. Więc rola funkcjonalna technologii, a nie sama forma nagrody. No właśnie, było a propos wymiany informacji i wiedzy, którą zdobyliśmy. Zyto, załóżmy, że nauczyciele mają, no dzięki odpowiednim szkoleniom wpisanym w ich zawód, większą wiedzę o wyzwaniach związanych z obecnością dzieci w sieci. Czy warto dzielić się tą wiedzą z rodzicami? Jak to robić i czego powinniśmy oczekiwać od rodziców? Zdecydowanie warto, a nawet należy i trzeba. Jakby to jest nasz też obowiązek, chociażby wynikający z takiego rozporządzenia dotyczącego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w ramach którego jest również mowa o tym, że my nauczyciele, specjaliści wspieramy w różnych obszarach również naszych rodziców, w szczególności w tych obszarach, które są dla nich mniej znane, jeszcze mniej rozpoznane. I my musimy pamiętać o tym, że tych rodziców mamy różnorodnych, każdy z innymi potrzebami, kompetencjami, możliwościami, bo przecież ich dzieci są też inne i te ich potrzeby są zróżnicowane. Zatem nauczyciel, mając konkretną wiedzę, czy to w obszarze wykorzystania nowych technologii, higieny cyfrowej, obywatelstwa cyfrowego, czy w ogóle dotyczącej bezpieczeństwa w sieci, no, tą wiedzą nie tylko dzieli się z uczniami, ze swoimi koleżankami i kolegami, ale również z rodzicami. Myślę sobie, że tutaj duża rola też ośmielenia rodziców w tym, aby pytali, aby też prosili o pomoc, aby dopytywali o nowinki, o rzeczy, które są dla nich nieznane, nowe. Pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że to rodzic, który nie ma odpowiednich kompetencji do tego, żeby, nie wiem, chociażby podłączyć ochronę rodzicielską, czy też rodzic, który nie do końca wie, w jaki sposób sprawdzić, co dziecko w sieci
sieci robi, nie do końca też wie, jak zachęcić swoje dziecko do tego, żeby wspólnie eksplorować internet, od razu poprosi nas o pomoc. Więc my też jako nauczyciele, jako specjaliści powinniśmy wyjść z inicjatywą tego, aby wspólnie z rodzicami spotykać się, organizować przeróżne warsztaty, przedsięwzięcia, dostosować też rodzaj przekazu, po pierwsze do potrzeb, ale też do kompetencji, do możliwości tych rodziców. Ja muszę tutaj wspomnieć koniecznie o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy sami mają duże trudności, jeśli chodzi o umiejętne posługiwanie, poruszanie się w sieci, ale też o zachowanie bezpieczeństwa, o higienę cyfrową. No i rodzice, mając gdzieś na uwadze różne dysfunkcje, deficyty, zaburzenia swoich dzieci, mają ogromny problem z tym, czy w ogóle wykorzystywać zasoby sieci, w jaki sposób też kontrolować to, z jakich aplikacji, programów czy też urządzeń korzystają ich dzieci, czy to aby nie wpłynie niekorzystnie na ich rozwój, na być może zwiększenie deficytów, czy też zaburzeń, czy też pewnych trudności, które u nich występują. Czyli powinniśmy wychodzić z inicjatywą tworzenia takich przestrzeni w szkole do edukowania również rodziców, bo oni czasami nie wiedzą, że nie wiedzą. A jeśli mielibyśmy na chwilę wrócić do nauczycieli, którzy też powinni wiedzieć, czego nie wiedzą i bardziej dbać o to, żeby dowiadywać się nowych rzeczy, żeby być dobrym też jakby drogowskazem dla rodziców, nie tylko dla uczniów, no to są tematy związane z byciem bezpiecznym w tym cyfrowym świecie. Michalino, kiedy i jak zacząć wprowadzać w procesie edukacji treści związane z bezpieczeństwem cyfrowym dzieci w internecie? Jak na przykład powinna wyglądać taka lekcja, o której chcielibyśmy tego uczyć, na której chcielibyśmy tego uczyć? Ja jestem diagnostą. Ja muszę na początku zdiagnozować sytuację, jak jest, żeby móc pomyśleć o tym, jak być powinno i co zrobić. A jak jest, pokazują nam wyniki badań Brzdąc w sieci chociażby z 2021 roku, że pierwsza inicjacja cyfrowa u dzieci to 2 lata i 2 miesiące. Dalej mamy informację, że do 6 roku życia 3/4 dzieci już korzysta i to całkiem sprawnie z nowych technologii, a co czwarte dziecko posiada własny smartfon albo tablet. Ale idźmy dalej. Mamy wyniki profesora Jacka Pyżalskiego, który mówi, że prawie 5 godzin dziennie dzieci spędzają w sieci. No i to jest dla mnie to, co mamy dziś. To jest dla mnie diagnoza sytuacji. Ja przychodzę już i spotykam dziecko właśnie z takim obrazem. Dziecko, które już jest zanurzone w tej wirtualnej rzeczywistości, w tym świecie cyfrowym. Dlatego pytasz kiedy? No teraz, od razu, już kiedy spotykam to dziecko w przedszkolu czy w szkole. Oczywiście treści, które będziemy dopasowywali, będą się znacznie różniły tym, co powiem w grupie w klasie pierwszej, a tym, co w klasie ósmej. Podam taki przykład z doświadczenia, jak mogą wyglądać takie zajęcia. Jako pedagog razem ze współpracy z psychologiem prowadzimy warsztaty psychoedukacyjne właśnie dla całych klas, dla uczniów na terenie naszej szkoły. I jedną z takich rzeczy, które możemy robić, to przede wszystkim zwiększać świadomość, tylko jak? Na przykład na konkrecie, czyli wyjmujemy nie karteczki, lecz telefony i sprawdzamy ilość aplikacji, jakie dzieci mają na telefonie. Lat 12 bądź 13. Okazuje się, że ta liczba aplikacji to nie 20-50, to 100 było i ponad 200. I kolejnym takim zadaniem to było: usuńcie proszę w ciągu 3 minut, ja kocham stoper, zawsze mam stoper pod ręką, w ciągu 3 minut usuwajcie 10 aplikacji. I wiecie co, to w ogóle nie był problem dla tych uczniów. Oni powiedzieli, że w ogóle nie pamiętają, skąd mają te aplikacje. Ktoś nawet usunął ponad 30, więc nawet nie wiedzieli, po co te aplikacje były. Możemy też odwrócić narrację. Czyli z jednej strony pokazujemy, co zmienić, bo jest coś nie tak, jest czegoś za dużo, ale z drugiej strony pokażmy, co jest dobrze. Odwróćmy narrację na to, co już fajnie działa. Stwórzmy z klasą taką listę dobrych, nie wiem, kanałów edukacyjnych na YouTubie, dobrych, fajnych aplikacji. Mówiłaś o odwracaniu. Ja też lubię zawsze myśleć o rzeczach odwrotnie, dlatego Magdo, na koniec mam do ciebie pytanie. Mówiliśmy o tym, czego powinni nauczyć się nauczyciele, by skutecznie towarzyszyć dzieciom w sieci, a czego powinni się oduczyć, by nic im w tym towarzyszeniu nie przeszkadzało. Nie chcę demonizować nauczycieli, ale i nauczyciele, i w ogóle dorośli uważają, że nowe technologie odciągają młodzież od nauki, od edukacji. Patrzą też na technologie przez pryzmat rozrywki.
I może też stąd wynikała w ogóle opór i obawa przed nowymi technologiami. Chociaż raport UNESCO właśnie z tego roku, Technology in Education, wskazuje, że blisko połowa nauczycieli z 94 krajów na świecie zgłosiła, że w żaden sposób nie konsultowano się z nimi w sprawie doboru technologii, które potem musieli zastosować na swoich lekcjach i wprowadzić w scenariusze lekcyjne. Co więcej, ten opór okazuje się, że też nie jest związany z wiekiem nauczyciela, płcią czy specjalizacją, tak mówi ten raport. Wynika bardziej z braku przygotowania właśnie do przeprowadzania lekcji, odpowiedniego szkolenia, jak właśnie wykorzystywać te narzędzia technologiczne. Ale część też tych badanych nauczycieli wskazała, że nawet po przeprowadzeniu takiego szkolenia nie czuje się jeszcze gotowa do pracy z nowymi technologiami. No i jak można temu zaradzić? Ja myślę, że z pomocą wyjdą firmy technologiczne, takie jak Samsung, oferując programy edukacyjne. Wszystkie nasze programy edukacyjne, które powstały w Polsce, odniosły sukces, ale to za sprawą nauczycieli, bo od początku konsultowaliśmy założenia i cele tych programów z nauczycielami. Testowaliśmy pewne rozwiązania. Niektóre pomysły nawet zostały wybite nam z głów, bo nauczyciele powiedzieli nam, przekazali, że tego rodzaju rozwiązania nie sprawdzą się w rzeczywistości takiej pracy klasowej w sali. Więc polegaliśmy rzeczywiście tutaj na wiedzy eksperckiej i ekspertów takich, którzy mają na co dzień do czynienia właśnie z młodzieżą, są wykwalifikowanymi nauczycielami, mają też misję tak edukacyjną i mam wrażenie, że czerpią dużo też przyjemności, pasji właśnie nauczania dzieci. I tą drogą powstał pierwszy program nauki kodowania, Mistrzowie Kodowania. I nawet patrzę tutaj z wielką sympatią na Zytę i uśmiecham się, bo ten program był również konsultowany z Zytą, jego założenia. Tak też powstał program Mistrzowie Kodowania Junior, nauka programowania w przedszkolach i kompetencji miękkich. Cyfrowy kontakt, który pokazywał właśnie, czym jest cyfrowy dobrostan, zdefiniował to cyfrowy dobrostan i przygotował też wskazówki, poradniki właśnie dla nauczycieli, rodziców, jak przeprowadzić dzieci właśnie przez tą drogę cyfrowego świata. No i perła w koronie, że tak powiem, firmy Samsung, to jest program Solve for Tomorrow, w którym młodzież uczy się kompetencji przyszłości, takich jak krytyczne myślenie, komunikacja, kreatywność, kooperacja. Ich przewodnikiem jest nauczyciel. W swoich rozwiązaniach, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata, głównie zadania określone przez cele zrównoważonego rozwoju, wykorzystują technologię, ale też przechodząc przez proces design thinkingu. Jest też wykorzystywany przez programistów i inżynierów Samsung R&D, bo właśnie wszelkie ulepszenia w produktach bądź też nowe technologie powstają w takim procesie dokładnej empatyzacji z grupą docelową, testowania, sprawdzania tego rozwiązania. Ja myślę, że ta empatyzacja jest to też ważna, jeśli myślimy o roli technologii w szkole, więc jeśli chodzi o oduczanie, to może warto też po prostu pomyśleć o tym, że czas oduczyć się bać tej technologii, zastanowić się, jak ona może nam po prostu pomóc. Radosław Potrac, ekspert, który przez ostatnie kilkanaście minut przysłuchiwał się tej soczystej rozmowie na temat nauczania i technologii. Pedagog specjalny, nauczyciel historii, wychowania do życia w rodzinie, no i nauczyciel roku 2023. Zostanie przeze mnie teraz poproszony o podsumowanie i podzielenie się swoim doświadczeniem w tej dziedzinie, a wiem, że masz też swoje zdania na ten temat, na które bardzo wszyscy czekamy, żeby je usłyszeć. To na pewno nie będzie łatwe, dlatego że ja niejako jestem adwokatem diabła w całej tej sytuacji. Rzeczywiście nowe technologie są nowe i ewoluują, zwłaszcza w ostatnim okresie, w taki sposób, którego my wciąż nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Bardzo istotne jest to wszystko, o czym zostało powiedziane. W każdej z tych wypowiedzi wybrzmiała przede wszystkim taka informacja, że potrzebny jest mądry dorosły. Na każdym etapie zapoznawania się dzieci z technologią. Czy jestem dwulatkiem, który już się z nią styka, czy jestem przedszkolakiem, czy jestem uczniem szkoły podstawowej, czy wyżej. Wszędzie jest mi potrzebny mądry dorosły, który mi z tym pomoże. Dlatego, że ja pozostawiony jako młody człowiek sam w świecie nowych technologii, bardzo często mam problem z tymi rzeczami, o których znowu mówiono. Krytyka źródeł, umiejętność wyszukiwania, ale też porównywania informacji. Umiejętność decydowania, co jest ważne, a co nie.
Do tego jest potrzebna świadomość dorosłego, że każdego dnia nasz mózg dostaje około 34 gigabajtów informacji. Porównując to z ilością słów w książce, to jest ponad 100 tysięcy słów każdego dnia. Są i były prowadzone badania w Stanach Zjednoczonych, które pokazywały, że jeden dzień życia dzisiaj w centrum handlowym, w galerii, pójście na jeden dzień, to jest właściwie całe życie człowieka w epoce średniowiecza. Całe życie doznawania nowych bodźców wówczas to jest jeden dzień życia dzisiaj. To oznacza również funkcjonalnie, że nasz mózg jest bombardowany mnóstwem różnych informacji, że młodzież, która korzysta ze smartfonów, z telefonów, z informacji dostępnych w sieci, z których około, znowu badania pokazujące, około 90% to informacje zupełnie zbędne, dodatkowe, kompletnie nam do niczego niepotrzebne. Więc tutaj jest potrzebne zwyczajnie dorosły. I my nauczyciele, na szczęście bądź nieszczęście, nawet w sytuacji, w której się znajdujemy, w której tak naprawdę opinia społeczna, nasze środowiska oczekują, że będziemy wodzami, liderami, będziemy osobami wprowadzającymi dzieci w ten świat funkcjonalny, rzeczywiście dostajemy kolejne zadanie. Mamy być tymi, którzy pokażą, że świat cyfrowy po pierwsze jest ważny, jest potrzebny, bo jest. Tak jak tu padło, my jesteśmy w sytuacji zastanej. Musimy teraz nauczyć się, my sami dorośli musimy się nauczyć funkcjonować w tym świecie, a potem tę wiedzę przekazać dzieciom. I dlatego rola nauczycieli jest tutaj nieodzowna. Można się z tym zgadzać, można się z tym nie zgadzać, ale tak jak w wielu sytuacjach, często to nauczyciel jako ekspert, jako osoba przygotowana do przekazywania wiedzy jest tym, który wspomaga dom, tym, który wspomaga środowisko, tym, który wspomaga właściwie wszystkie elementy triady szkolnej, czyli i nauczycieli, i rodziców, i samych uczniów we wchodzeniu w ten świat. To jest dość istotne i to pokazuje też, jak ważna jest po pierwsze rola nauczyciela, ale też jak ważna jest samoświadomość nauczycieli. Ważne jest też to, żeby zachowywać w tym wszystkim umiar. Oczywiście bywa tak, że dostajemy coś nowego, pojawia się nowa aplikacja, pojawia się nowy program. Jestem osobą dość sceptycznie podchodzącą do takich rzeczy. Krytykę źródeł mam bardzo głęboko we krwi, ale okazuje się, że czasem do rozwieszenia hamaka na drzewie, czasem do rozpięcia tarpa i założenia otula też jest potrzebna technologia. Co prawda, technologia nie nauczy nas związania sznurówek, ale pokaże, w jaki sposób to zrobić. I to, co powiedziała Michalina, funkcjonalność, a nie poddanie się technologii. Technologia ma nas wspierać, może nam bardzo pomagać. Ja na przykład widzę to nie tylko u dzieci, również u osób starszych. Widzę, jak często technologia ratuje życie, pomaga być z nimi w kontakcie. W czasie pandemii byliśmy świadkami tego, jak bardzo technologia pomogła nam zachować kontakt, zachować relacje i nie pozwolić dzieciakom uciec gdzieś w ten świat. A z drugiej strony to, co powiedziałaś, jak często dzieci bezkrytycznie do tego podchodzą. Zyta mówiła o pracy z rodzicami. To jest chyba klucz całego programu. Żeby móc odpowiednio wpływać na środowisko i też żeby tą swoją wiedzę ekspercką, umiejętność móc przekazać, potrzebujemy konkretnej współpracy z rodzicami. Każdy z wychowawców, każdy z nauczycieli ma na to swój sposób. Tutaj warto jest nie uciekać, nie poddawać się, tylko cały czas zapraszać, zachęcać rodziców do wspólnych rozmów, dlatego że można też wprowadzić to w ramach godzin wychowawczych czy w ramach zebrań z rodzicami i pokazać im, że technologie są czymś, co istnieje, być może nie zawsze jest rozumiana, ale coś, w czym młodzi ludzie się wychowują, w czym młodzi ludzie funkcjonują, gdzie znajdują różne rzeczy, również te potrzebne, emocjonalne, rozwojowe i tak dalej. I warto rodzicom też dawać do ręki narzędzia, dzięki którym będą mogli wspólnie z nami pracować, kontrolować, ale w taki mądry sposób, to znaczy sposób, który nie ma polegać na kontroli nadzorczej, czyli tylko ma polegać na kontroli, w której ja, rodzic, wspólnie z dzieckiem uczestniczę w życiu. Bardzo często wykorzystujemy grywalizację. Ja osobiście wykorzystuję grywalizację we wdrażaniu nowych technologii i kiedyś zaprosiłem rodziców na takie spotkanie, na którym mogli zagrać w kilka gier,
I okazało się, że mamy mnóstwo narzędzi, które pomagają uczyć historii, uczyć biologii, uczyć geografii. Bardzo wiele produktów dostępnych na rynku to są produkty, które mogą wesprzeć, ale oczywiście do tego jest potrzebna znowu obecność dorosłego. Więc potrzebny jest ten dorosły, który usiądzie z dzieckiem w czasie, kiedy ono gra, który z nim o tym porozmawia, który z nim podsumuje jakoś informacje, które są. I wcale nie trzeba być historykiem, nie trzeba być geografem, nie trzeba być specjalistą z jakiegoś przedmiotu, bo wystarczy, że wyłuskamy jedną, dwie informacje, które możemy potem wykorzystać. I w ten sposób sami rodzice budują u dzieci swoją eksperckość. A przecież o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o budowanie relacji, chodzi o pokazanie, że technologia może nam w budowaniu tych relacji pomóc. Chodzi też o to, żeby technologia nie była czymś, co dzieli, ale należy to wszystko jak zawsze robić z głową i tutaj odezwie się mój diabełek. Należy mieć czas również na las, na spacer, na to, żeby to, co było w technologii, móc przenieść również na takie życie codzienne. Czasem należy mieć również strefę wolną od technologii, żeby w tym wszystkim zachować spokój, żeby ta ilość informacji, która do nas dociera, nie powodowała na przykład, że pewne rzeczy będą nam umykały. Badania pokazały, prowadzone w Filadelfii, pokazały, że uczniowie, studenci, którzy czytali na czytnikach, o wiele mniej radzili sobie z ilością informacji, które były zawarte w książkach papierowych, a jednocześnie mówili, że czytanie książek papierowych ich męczy i po przeczytaniu 2-3 stron czuli już olbrzymie zmęczenie. Ale jednocześnie to, że potem nie potrafili wskazać, w którym momencie czy Tadełka znajdował się w dany fragment albo informacja, wskazywało również na to, że to nie do końca jest ta droga. W związku z czym fajnie, że jest taki Samsung, fajnie, że są takie firmy, które wprowadzają nowe pomysły. Do tego dobrze, że korzystają ze wsparcia i pomocy ekspertów. To jest cały czas ta sama sytuacja. Jeżeli robimy coś w edukacji, dajmy czas i dajmy przestrzeń dla tych, którzy w tej edukacji robią od lat, ponieważ oni wiedzą, tak jak powiedziałaś, na co zwrócić uwagę, co przejdzie, co nie przejdzie, co wesprze, a co będzie czymś, co wręcz przeciwnie przeszkodzi. W związku z czym nie bójmy się technologii, korzystajmy ze wsparcia nauczycieli. Drodzy nauczyciele, wy też nie bójcie się wierzyć we własne siły i w to, że potraficie. Bo Zeta miała rację. Czasami rzeczywiście boimy się tych technologii. Czasami jak coś nowego wchodzi, nie wiemy, jak to jest. Ale warto jest czasem się pomylić, warto jest czasem się pouczyć właśnie w ten sposób. Czasem warto się przeprosić z technologią, bo ona pomaga. A poza tym można ją naprawdę wykorzystać na wiele sposobów i na pewno w wielu obszarach u Samsunga, w sieci, u pana Belfra, u wielu z nas czy u wielu z was, bo przecież takich nauczycieli, którzy dzielą się tą wiedzą, jest mnóstwo, znajdziecie wsparcie, znajdziecie pomoc, bo technologia właśnie pozwala budować mosty, pozwala wymieniać się doświadczeniami i pozwala korzystać z tych, które się sprawdzają. A tak jak tutaj siedzimy, myślę sobie, że każdy z nas jest właśnie taką osobą, która z całą pewnością w jakiś sposób was wesprze. No i róbmy to, pamiętając, że zawsze po drugiej stronie jest człowiek i to on jest najważniejszy w tym wszystkim. To relacja, to druga osoba, to ten młody człowiek, który wchodzi w dorosły świat i potrzebuje naszej obecności, naszej przestrzeni. To jest clue tej całej zabawy. Bardzo wam dziękuję za te cudowne słowa.